Hej, ostatnio zapytałem się was, czy system walki z Gotika pierwszego i drugiego był dla was satysfakcjonujący. O dziwo podzielamy to samo zdanie. Bardzo ciekawie i wierygodnie to wygląda, pisze Patka98 na temat zmiany animacji w zależności od stopnia znajomości walki danym orężem. Drugi subskrybent, z którym często wymieniam się zdaniem na temat gotikowych rzeczy, Patoramix, wspomina o tym, że mało która gra pozwala na taką swobodę w wyborze kierunku naszego ataku. A mój statement? Uważam, że walka w grze Gothic to coś wyjątkowego. Jednocześnie mamy drewniany system walki, który dziś nie zdałby testu. Z drugiej strony ten sam system walki bardzo szybko uzależnia i sprawia radość skorzystania z broni, którą sami wybraliśmy. Tylko skąd bierze się ta satysfakcja? W Gothicu stopniowo uczymy się i stajemy się coraz silniejsi. W potyczkach z napotkanymi ludźmi możemy blokować ciosy, więc przy odpowiednim manewrowaniu myszką oraz klawiaturą jesteśmy w stanie już na niskim poziomie pokonać jakąś ważną postać, co jest oczywiście satysfakcjonujące. Dajmy na to, w Gothicu pierwszym dosyć popularnym zagraniem będzie pokonanie blizny, by zdobyć jego miecz, ten najlepszy jednoręczny oręż w całej grze. System, w którym zarówno animacja, jak i siła ciosów naszej postaci zmieniają się z topornego atakowania, byle starym, zardzewiałym mieczem trzymanym w obydwu dłoniach, na fikuśne piruety i wymachy obarczone krytycznymi atakami, daje ogrom frajdy. Gra daje nam wybór, choć niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć, jak na przykład, gdy chcemy rozwijać naszą postać podłucznika, no to musimy się uczyć tej zręczności, to pozostałe wybory są jedynie naszą decyzją. Gra nie narzuca nam odgórnie, jaką klasę sobie zbudujemy. Możemy być wszystkim po trochu, możemy skupić się na byciu magiem, możemy rozwijać umiejętność walki bronią dwuręczną albo kuszą. Pod to, a raczej dzięki temu, grę przechodzi się przyjemnie kilka razy. Możemy również sobie stawiać jakieś wyzwania, dla przykładu spróbować, by przejść grę bez broni, bez zbroi lub z bronią, której dotychczas nigdy nie używaliśmy. Na początku będzie ciężko, ale gdy stopniowo będziemy stawać się coraz lepsi, będziemy też odczuwać satysfakcję, no bo będziemy czuć, że budowany przez nas build postaci zaczyna działać. Gothic nie czaruje w kwestii walki, nie musimy robić milionów uników, a nasza postać nie robi jakichś fikołków wokół przeciwnika niczym w grze Souls-like, żeby go pokonać. Nie ma również systemu kontrowania przeciwników, w którym musimy na przykład wyprowadzić jakieś dziwne, skomplikowane kombinacje klawiszy, by w ogóle móc go zaatakować. Oczywiście to też jest przyjemne i potrzebne do satysfakcji, jednak w tym przypadku wystarczy samemu nauczyć się wyprowadzać ataki i cofać się w zależności od tego, z jakim rodzajem przeciwnika mamy do czynienia, oraz jaki oręż w danym momencie bezimienny trzyma w ręce. Wydaje mi się, że w czasach, gdy Gothic wychodził, gry były bardziej turowe, co powodowało, że raczej były to walki mało angażujące. My atakowaliśmy, potem przeciwnik, znowu my i znowu przeciwnik, nasz ruch i jego ruch. Tutaj czasem trzeba odbiec, czasem trzeba wyjść na jakąś skałę, żeby przykombinować, ale sama walka na poziomie pozwalającym przejść te dwa tytuły jest raczej prosta i nie wymaga od nas myślenia czy skrupulatnego dobierania kolejnego ruchu, żeby wygrać. Uważam, że zmiana systemu walki mogłaby pogorszyć odczucia związane z przechodzeniem Gothica, czego przykładem może być Gothic 3. Trzymanie myszki i patrzenie, jak nasz bohater sam atakuje, nie jest tak przyjemne i satysfakcjonujące, jak dobieranie sobie opcji, czy ciachniemy go z lewej, czy z prawej. Dajcie znać, co sądzicie o systemie walki z Gothica 1 i 2 i czy według was również był satysfakcjonujący. A ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć!